Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 8:13 na zegarze. Witam naszego gościa. Dzisiaj pan Arkadiusz Wojciechowicz, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Od nieco ponad miesiąca dyrektor tejże placówki. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Radia M. Rzecz oczywista, porozmawiamy o lesie, ale zaczniemy od tłustego czwartku, bo okazuje się, że pan dyrektor ma pewne, można powiedzieć, sukcesy w przeszczepianiu naszej tradycji. A propos tego telefonu, który państwo słyszeli parę chwil temu. O tak, panie redaktorze, to prawda. Jako student miałem okazję pracować w Niemczech w piekarni i ciastkarni, gdzie wprowadziłem zwyczaj właśnie robienia pączków. Pączki po niemiecku to berlina, a berlina to ciasto, które jadło się w Niemczech tylko w okolicach Bożego Narodzenia. I akurat będąc na stypendium w czwartek, tłusty czwartek, poprosiłem piekarza, żeby upiekł pączki właśnie na ten dzień, po to, żebyśmy go mogli zawieźć do Polaków, którzy tam pracowali. I proszę sobie wyobrazić, że weszło to już w tradycję i tłusty czwartek stał się w tej miejscowości czymś, co jest kultywowane do dnia dzisiejszego i te pączki w tłusty czwartek w tej piekarni, ciastkarni się pojawiają. I z tego, co ten pan, u którego miałem okazję pracować, mówi, że przynosi mu to największe dochody w tym dniu od wielu lat. Także to czyli nie tylko my, polski akcent w Niemczech jest. Nie tylko pozyskujemy, nie tylko do nas napływają tradycje z zachodu, ale my też potrafimy coś przeszczepić malowniczego jak tłusty czwartek. Panie dyrektorze, jeśli chodzi o lasy, to tak, o miastach mówi się dużo ostatnio, o elektromobilności, o ochronie centrów miast przed smrodzącymi samochodami, mówiąc najkrócej. Mówi się o niskiej emisji. No, chcemy żyć w jak najzdrowszych warunkach. Jak na tym tle wyglądają dzisiaj lasy, lasy państwowe, polskie lasy? Jeśli chodzi o lasy państwowe, myślę, że sytuacja samych lasów jest dosyć stabilna. Po ostatnich okresach posuchy od 2015 roku i okresach, kiedy tutaj w Beskidach mieliśmy dosyć duży problem z kornikiem drukarzem, myślę, że sytuacja się ustabilizowała. Ale tutaj na to złożyło się kilka czynników. To na pewno bardzo wytężona i trudna praca leśników, która polegała na tym, aby te drzewostany, które w wyniku posuchy, w wyniku działalności kornika drukarza usunąć, zostały odbudowane i przebudowane. To znaczy w miejscach tych, gdzie kiedyś pierwotnie sadzono świerka, w tej chwili sadzimy bardzo duże ilości drzewostanów bukowych, drzewostanów jodłowych po to, żeby te drzewostany były bardziej odporne na czynniki zewnętrzne, jakim jest chociażby ta posucha, czyli brak wody w środowisku, temperatury, z którymi się od wielu lat już borykamy, bardzo wysokie, a które mają niekorzystny wpływ na drzewostany świerkowe. Zrównoważona gospodarka leśna oparta jest o plany 10-letnie, więc my w tych planach już zakładamy, co będziemy w przeciągu 10 lat robili. Oczywiście plany te działają na zdrowym organizmie. Natomiast tutaj, tak jak pan redaktor wie, w Beskidach w ostatnich latach nie działo się najlepiej. Natomiast myślę, że sytuacja jest ustabilizowana i sytuacja jest dobra, jeśli chodzi o gospodarkę leśną w obecnych czasach. Panie dyrektorze, sprzed 2 lat taki artykuł z gazety, który być może był nacechowany politycznie, bo to wtedy zmieniła się władza w Polsce, ale tytuł poruszający. Odbywa się wielkie rżnięcie naszych lasów i są zakusy na więcej. No i wtedy pisano, że w kolejnym roku, czyli w 2017, wyjedzie z lasów o 2 miliony metrów sześciennych więcej drewna niż w poprzednim roku, czyli o to, tak dla zobrazowania, 100 tysięcy dodatkowych ciężarówek z drewnem. Tak się stało? Czy lasy tniemy na potęgę? Tak, 2017 rok, panie redaktorze, to dosyć duża ilość szkód abiotycznych, czyli spowodowanych między innymi, tak jak mówiłem, przez posuchę, jak i przez wiatry. 2017 rok to Rudy Raciborskie, gdzie wiatry jak Ksawery czy Grzegorz, mieliśmy takie 2 huragany, położyły ponad 100 tysięcy metrów sześciennych drzewostanów, tak, w wieku dosyć produkcyjnym. To spowodowało, że te drzewostany zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej musiały być uprzątnięte. Czyli wszystkie wiatrołomy musieliśmy pozyskać, musieliśmy to drewno oczywiście zagospodarować, czyli sprzedać i stąd te zwiększone masy surowca drzewnego. Oczywiście jest to w kolejnych latach rekompensowane tym, że nie wycinamy tyle tych drzewostanów, ile zakładają plany. To ulega redukcji. Tak jak mówię, opieramy się o plany 10-letnie. Dobrym przykładem jest chociażby nadleśnictwo Wisła, które w poprzednich latach wycięło prawie 3 miliony metrów sześciennych drewna.
z uwagi na wiatrołomy i właśnie walkę ze szkodnikami wtórnymi, czyli z kornikiem drukarzem. I w tej chwili pozyskuje 1/3, czy nawet połowę tego, co tak naprawdę wynika z planów urządzania lasu. Czyli to jest dowód na to, że nieprawdą jest to, że my tniemy ponad 100 tysięcy więcej. To wynika głównie z przyczyn sanitarnych drzewostanu. Po prostu dbamy o to, żeby ta choroba w postaci skornika drukarza nie rozprzestrzeniała się dalej. Jeżeli chodzi o likwidację szkód po wiatrołomach, to jest nasz obowiązek, panie redaktorze. I to faktycznie potem przyczynia się do tego, że tego drewna jest więcej. Tylko proszę sobie też jeszcze zdać sprawę z tego, że w ciągu roku, jeżeli drewna pojawia nam się więcej, my też musimy to drewno gdzieś zagospodarować i sprzedać. Przemysł drzewny zawsze był niezadowolony z tego, że my tego drewna podajemy na rynek dosyć mało. W tej chwili, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w przyrodzie, tego drewna jest dużo więcej. Przemysł drzewny, myślę, że jest zadowolony, bo dostaje tyle surowca, ile jest w stanie przetworzyć. No, Polska jest dość poważnym importerem, eksporterem mebli na przykład, więc tu rzeczywiście jest co zrobić z tym drewnem. Ale o ile w roku 2017, tak, czy 18, Lasy Państwowe miały 430 milionów złotych brutto zysku, to zdaje się, wiem to od pana, teraz już tak dużo nie ma. Tak, spowodowane to jest tym, że tak jak pan redaktor pamięta, tutaj nawiązuje do tych huraganów, mieliśmy bardzo dużą klęskę na terenie nadleśnictwa Toruń, na terenie nadleśnictwa Gdańsk i Poznań, gdzie bardzo duże kompleksy leśne zostały wywrócone przez wiatry. Były wiatrołomy i w tej chwili tamte powierzchnie zostały uprzątnięte, te powierzchnie muszą być odnowione, czyli musi być tam posadzony las, co jest bardzo kosztowne. W związku z tym te pieniądze, które my zarabiamy ze sprzedaży drewna i nie tylko, będą przeznaczone na odnowienie tego lasu, czyli tamte powierzchnie leśne, które tak naprawdę planowo nie były aż tak duże, muszą być odnowione, zagospodarowane i zabezpieczone przed zwierzyną, a to kosztuje. W związku z tym ten przychód Lasów Państwowych jest nieco mniejszy. Powodem tego zmniejszenia przychodu jest również sytuacja, jaka panuje w Europie. Proszę zwrócić uwagę, że efekt posuchy nie działa tylko w Polsce. On działa również w Czechach, na Słowacji, w Austrii, gdzie hektary, jadąc drogami, hektary drzewostanów są suche, tak? Czyli to drewno, które tam będzie pozyskane, też w konsekwencji trafi na nasze rynki, dlatego że ono jest dużo tańsze i z tego, co tutaj już wcześniej też rozmawialiśmy, ponad 100 tysięcy metrów sześciennych w Europie drewna jest więcej w porównaniu do tego, co cały przemysł drewny europejski jest w stanie przerobić. Więc myślę, że drewna na rynku nie zabraknie, ale konkurencja cenowa również będzie bardzo duża, co ma wpływ też na cenę średnią drewna, a to z kolei ma wpływ na przychody Lasów Państwowych. I odczuwacie to także tutaj w Regionalnej Dyrekcji w Katowicach na przykład, że cena drewna spadła i przy takiej samej wycince, czy podobnej mniej zarobicie? Są takie przypadki, panie redaktorze, że musimy wycinać nieco więcej niż zakładają plany, a to z kolei musi trafić na rynek i odczuwamy pewne ochłodzenie, jeśli chodzi o sprzedaż drewna i o cenę. Konkurujemy tutaj z Czechami i Słowacją, którą mamy w zasadzie po sąsiedzku i te ceny faktycznie są tam dużo niższe i klienci, no tu rządzi ekonomia, tak? Nasi klienci też trafiają tam i tam kupują to drewno, w związku z czym to drewno u nas nie sprzedaje się tak płynnie, ale myślę, że tutaj duży ukłon w stosunku co do przemysłu drzewnego, tego tutaj katowickiego czy śląskiego, który jest bardzo mocno rozdrobniony i który nam bardzo mocno w tym pomaga, żeby to drewno zagospodarować, za co jesteśmy jako leśnicy bardzo wdzięczni. No to jest biznes dla nich po prostu, zapewne inaczej by nie pomogli. Pomagamy sobie sami nawzajem, myślę, bo to jest taka wartość dodana, że no dzisiaj jest tam taniej, natomiast musi być ciągłość produkcji, ciągłość dostaw tego surowca, więc myślę, że to też jest bardzo ważny element wzajemnej współpracy pomiędzy lasami a przemysłem drzewnym. Są takie wycinki, które wynikają nie z, jak rozumiem, z bieżącej polityki gospodarczej firmy, jaką są Lasy Państwowe, tylko z wyższej konieczności na przykład budowy autostrad, dróg się sporo buduje i tutaj się sporo zbudowało, czy też najnowsza rzecz to zdaje się połączenie nasze z tym gazoportem w Świnoujściu i to dotyczy też naszego regionu, tak? Oczywiście, takie inwestycje mają miejsce. Budowa dróg, myślę, że to jest bardzo ważna rzecz dla regionu, bo jeśli mamy komunikację i połączenie, no to jest bardzo, bardzo istotne.
I tutaj działając na tak zwanych specustawach, oczywiście Lasy Państwowe czy na gazociągach, Lasy Państwowe wyłączają grunty spod użytkowania. Są to specjalne decyzje administracyjne, które powodują wyłączenie powierzchni leśnych. Natomiast i tam idzie pozyskanie, czyli drewno jest pozyskiwane. Natomiast firmy, które dokonują wyłączenia, za to wyłączenie Lasom Państwowym płacą. Drewno z kolei, które jest pozyskiwane z tego wyłączenia, również jest sprzedawane przez Lasy Państwowe i rekompensowane jest to kosztem, jaki firma musi podnieść do zapłacenia nam za wyłączenie tego gruntu spod użytkowania. Ale pieniądze to jest jedna strona medalu, bo my byśmy chcieli, żeby były lasy. Tak jest. Natomiast tutaj jeszcze też oczywiście jest to drugi aspekt, o którym warto wspomnieć. Firmy zobligowane są do rekompensaty, czyli muszą te ilości powierzchni, które zostaną wyłączone, muszą odnowić, czyli zalesić. I tutaj bardzo duża rola jest Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przekazuje grunty pod zalesienia. Firmy te nabywają te grunty od ARMiR-u i my za pośrednictwem tych firm to zalesiamy. Porozumienia są różne. Może to robić firma sama, może to zalesić, może to być przekazane Lasom Państwowym. Do tego musi być oczywiście sporządzony, tak jak mówiłem wcześniej, plan urządzania lasu, bo każde siedlisko charakteryzuje się tym, jaki skład gatunkowy drzewostanu tam będzie, czyli jeżeli są to piaski, to będzie sosna, jeżeli są to grądy, no to wiadomo, będzie to więcej drzewostanów liściastych, ale pilnujemy tego i oczywiście każdy hektar wyłączonej powierzchni leśnej staramy się zrekompensować, sadząc go w innym miejscu. Czyli nie tracimy, a nawet z tego co wiem, zyskujemy powierzchnię, bo lesistość Polski wynosi, jak czytam, niemal 30%, a do 2050 roku ma wzrosnąć do 33%, czyli mimo tych i ekologicznych, i gospodarczych wycinek, to lasów przybędzie. Cały czas, panie redaktorze, staramy się przejmować grunty, które są niezagospodarowywane. Bardzo dobrym przykładem może być tu nadleśnictwo Siewierz na przykład, które w ostatnim okresie przejęło 160 hektarów od prywatnych właścicieli, bo prywatni właściciele też są zainteresowani, żeby te grunty sprzedawać i my te grunty będziemy zalesiali, więc powierzchnia leśna będzie wzrastała zgodnie z tym, co tutaj pan wcześniej powiedział. Wszędzie da się posadzić las? Czy wszędzie? Myślę, że nie, ale jeżeli byśmy się postarali, to jest to możliwe. Panie dyrektorze, to na koniec tylko pytanie o zwierzęta w lesie, bo lubimy odwiedzać las, lubimy zjadać jagody, które tam rosną, chociaż trzeba podobno uważać, bo lisy potrafią nam je trochę bakteriami zarazić, no ale generalnie pytanie o zwierzęta. Czy one też się mają dobrze, ich przybywa, tak samo jak lasów? Tak, panie redaktorze. Bardzo dobrze to widać na przykładzie wilka, tak, o którym coraz częściej się mówi w mediach. To świadczy o tym, że populacja innych zwierząt, zwierzyny czarnej, czy jak dzik, jak jeleń, sarna, też musi być dosyć spora, bo bez tej populacji tej zwierzyny czarnej nie będzie też wilka. Wilk też musi mieć bazę żerową, a to świadczy o tym, że jeżeli on tak się intensywnie rozwija na terenie całej Polski, to znaczy, że inne populacje też czują się w lasach bardzo dobrze. Dobrym przykładem też jest pojawienie się dużej ilości ptactwa, jak orzeł bielik, jak rybołowy, których wcześniej się nie inwentaryzowało, a w tej chwili pojawiają się one w znacznej ilości. Także myślę, że tutaj też możemy być dumni z tego, co w lasach polskich mamy, jeśli chodzi o zwierzynę. Nie brakuje jej, panie redaktorze. Tu u progu wiosny dobrze wszystko brzmi. Bardzo dziękuję. Pan Arkadiusz Wojciechowicz. Bardzo dziękuję. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.